Kiedyś to było. Dzień dobry, dzień dobry. Program kiedyś to było na antenie Weszło, FM, Kamilkania. kłaniam się Państwu nisko. Dzisiaj zaczynamy bardzo istotne wydanie naszego programu. Myślę, że bliskie sercu wszystkim naszym słuchaczom, bo jeżeli ktoś interesuje się piłką nożną, jest Polakiem, to, to szczególnie bliskie są mu Mistrzostwa Europy. Z 2012 roku w studiu ze mną Leszek Milewski, Weszłokom. Dzień dobry. Bartosz Bolesławski, Retrofutbol. Dzień dobry, witam wszystkich. Zaczniemy sobie od takiej części powiedziałbym organizacyjnej, bo od razu na wstępie naszych słuchaczy poinformujemy, że o Euro 2012 będziemy rozmawiać w kilku programach. No i o tym przyznaniu organizacji. Turnieju sobie na początek porozmawiam. Jak wspominacie ten dzień, kiedy Michel Platini ogłosił, że Poloni Ukraine. Myślę, że to jest jeden z takich momentów, co do których każdy wie, co wtedy robił. Tak samo możesz spytać dowolną osobę, z kim oglądała, co robiła podczas meczu Korea Południowa, Polska na Mundialu. Każdy ma historię. Nie? I tak samo jest z tym. Ja pamiętam doskonale, że siedziałem na lekcji geografii i akurat gdzieś. Nasz nauczyciel się dowiedział gdzieś tam, czy dostał SMS-a, czy, czy to było w jakimś serwisie radiowym, i właśnie on nam powiedział, że Polska dostała euro, więc to pokazuje też w pewnym sensie, jak to było szczególne znaczenie, że jest przerwana lekcja, że panu geografii robi tam akurat chwilę wytchnienia, bo trzeba przekazać dziejową, dziejową informację, i wszyscy się emocjonujemy. Natomiast, oczywiście, myśmy wtedy Zdecydowanie przesadzili z oczekiwaniami wobec tego, co się ma dziać, bo ja pamiętam, myślałem, że cała Polska się po prostu zmieni, że to nie jest tak, że będzie tylko rewolucja tych paru stadionów i przyjadą fajne reprezentacje, tylko nowa infrastruktura, super szybkie pociągi. Takie były zapewnienia, że generalnie organizacja turnieju to nie jest to, że możesz sobie pójść na miasto i zobaczyć wielkie gwiazdy, bo trenują akurat na hutniku. Eee, tylko najważniejsze jest to, że właśnie cały krajobraz, że, że kraj dostaje takiego cywilizacyjnego kopa, i, i tym się emocjonowałem wtedy najbardziej. A nie tym, że będziemy na jakimś fajnym turnieju, nie tym, że przyjadą fajni piłkarze, tylko tym cywilizacyjnym kopniakiem, że w 2012 obudzę się w jakimś nowym kraju. No tak się nie stało, ale to nie znaczy, że, było, że nic się nie udało z tych zapewnie. Tak, no ja mam bardzo podobne wspomnienia jak Leszek. Byłem tutaj na trzecim roku studiów e, historii. Miałem jakieś zajęcia chyba z historii tam polskiej XVIII wieku, nic specjalnego. E, no nie było jeszcze w telefonach internetu, ale ktoś tam dostał w połowie zajęcia smsa, że, no, że mamy to, że Platini ogłosił, że polskie i Ukrainy będą organizować. No i właściwie zajęcia już były rozwalone, bo nasz prowadzący też, też się tym przejął i generalnie już wszyscy szeptali, że super fajnie i. No i takie, to są wspomnienia osobiste. Sam się przyznam, że nie za bardzo w to wierzyłem. Generalnie przez te cztery lata jak w ogóle powstał pomysł w 2003 roku, żeby, żeby organizować, to tak naprawdę w ogóle jakoś myślałem, że no nie ma szansy, przecież nie mamy Stadionów, nie mamy autostreczną w ogóle no Polskę i Ukraina, to no teraz mistrzostwa świata będą organizować prawie cała Ameryka Północna, więc te odległości się zmniejszają, ale wtedy myślałem, no gdzie jest Doniec, a gdzie jest Gdańsk, w ogóle jak to możliwe organizacyjnie. Więc szczerze mówiąc, nie bardzo wierzyłem. Natomiast oczywiście bardzo się ucieszyłem. Pomyślałem, właśnie w sumie, też pierwsza myśl, że tam wynik sportowy raczej Mistrzem Europy nie zostaniemy. Zresztą na no 2007 rok przez 5 lat się może bardzo dużo stać. Natomiast też właśnie liczyłem ten skok cywilizacyjny. No i właściwie on w pewnym sensie nastąpił. no Są te anegdotki, że miały być dwie linie metra na 2012 rok i były, bo wyłączyli akurat tutaj między metro Centrum Warszawia a metro Ratusza więc były dwie linie metra z jednej zrobione na no jestem osobiście z Podkarpacia, tam też wszyscy się cieszyli, że będzie autostrada do granicy z Ukrainą, Kraków-Lwów i była, ale na Euro 2016. No ale mimo wszystko ten skok cywilizacyjny nastąpił. Te stadiony powstały, zresztą widać to nawet po ekstraklasie, że oprócz tych stadionów, które powstają na Euro, też wiele innych stadionów zostało wybudowanych. No jak się ogląda jakąś tam retro ligę plus w 2005-2006 roku, to widać, jak te stadiony się zmieniły. No i że jednak to był duży kop cywilizacyjny. A co do sportowej strony, to wyszło jak wyszło. Ja wam powiem, że ja nie mogę mu wierzyć, że wielka impreza piłkarska może się odbyć w Polsce. Ja kojarzyłem to z Niemcami, gdzie był mundial, z Koreą i Japonią, czyli krajami azjatyckimi, bardzo mocno przecież rozwiniętymi gospodarczo. No, ja nie mogę mu wierzyć z tego powodu, że no, no my jesteśmy za biedni, za mali, no nie nadajemy się, no to absolutnie nie może być prawda. Pamiętam, co zrobiłem dzień później, wykupiłem każdą możliwą gazetę codzienną i zachowałem sobie w domowym archiwum okładkę i faktu, i gazety wyborcze, i jeszcze kilku innych tytułów. A ja tu chciałem dodać do tego właśnie, co mówił Bartek, że faktycznie w 2003, gdy w ogóle pojawiły się pierwsze pogłoski, miałem w to całkowicie zerową wiarę. Pamiętam jeszcze w połowie lat 90. w piłce nożnej okazała się taka temat tygodnia w piłce nożnej, bodajże w 97, roku, czy Polska mogłaby zorganizować mundial albo euro za jakieś 10 lat. Mówiło się tam konkretnie o 2008 roku. I to wszystko mi się wydało tak bardzo palcem po wodzie, pisane wtedy w 98 roku. Te zapewnienia, stadiony, to wszystko, no gdzie, gdzie, jak, skąd? Niestety do 2003 wiele się nie zmieniło w tej infrastrukturze. Polska wtedy tak naprawdę to było no, no, korupcja, stadiony śmieszne. Akurat poziom piłkarski w 2003 nie był taki zły, bo, bo i Wisła, i Groklin, i coś tam graliśmy. Natomiast wciąż to było wszystko, euro to jest jednak przede wszystkim organizacja. U nas to wyglądało fatalnie, kluby bankrutowały, zero infrastruktury. Więc całkowicie mi się to nie składało, A później rzeczywiście przyznajmy, że troszkę się zbiegło sporo takich sprzyjających dla nas okoliczności tak typowo w UEFA, jak i że tak powiem politycznych, no bo to też jest zawsze ten rodzaj... Te rodzaje uwarunkowania też mają swój wpływ. Z jednej strony wiadomo, w UEFA był Platini, tak? Który od początku swojej kadencji mówił, że chce otwierać jakby nowe, nowe części Europy. Nie chce znowu jakby inwestować tej uwagi UEFA w Zachód, tylko właśnie chcę otwierać nowe, mobilizować te niby mniej doceniane aspekty. Z drugiej strony osobiście mam też taką teorię, że pomarańczowa rewolucja na Ukrainie, jej chęć zbliżania się do Zachodu, no to jest takie polityczne ewentualnie powiązanie. że co prawda zabawnie wyszło, że w 2012 akurat to już Rządził Janukowicz, czyli znowu Czyli odsunięty ta, przez pomarańczową i rewolucję. I wtedy, wtedy akurat Julia Tymoszenko siedziała w więzieniu, zamknięta przez Janukowycza, więc to był inny z kolei. I to tak pokazało, jak szybko tutaj w też polityce potrafi się wszystko zmieniać, ale w momencie przyznawania to mogło być uznawane jako taki kolejny gest w kierunku tej Ukrainy: chodźcie, jesteśmy z Wami, jesteście w Europie. Pokażcie i wiesz. No, no bo to jednak też na tej zasadzie. No działa. nie, nie uciekniemy od polityki, jeżeli chodzi o, o, o w ogóle prawo do organizowania dużych turniejów, ale ja bym się zgodził o tyle, że faktycznie jak się patrzy na to teraz, zresztą wtedy jak się też patrzyło, to ja miałem takie wrażenie, że to jest bardziej turniej, mimo wszystko pod Ukrainę, żeby tam właśnie ten, ten futbol promować. My nie powiem, żebyśmy na doczepkę, ale, ale to my byliśmy jednak. no tym drugim krajem no to który... był pomysł generalnie Ukraińców żeby organizować. My faktycznie byliśmy dopiero później doszukani jako potencjalny współpartner. Partner. Nie pamiętam czy najpierw nie chcieli z Rosjanami organizować. Ukraińcy. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, czy, czy była taka opcja. Czy może sami chcieli, ale jednak za sobą mieli tak, kandydatura. Znaczy, no, tutaj jak mówimy właśnie o tych sprawach ukraińskich, politycznych, to musi paść nazwisko Chirhoria, czy Gregora Surkisa, mm -hmm. no, głównego pomysłodawcy i tego człowieka, który to doprowadził. Co ciekawe, on właśnie tutaj mówiłeś o pomarańczowej rewolucji, on akurat jest tej trochę, trochę drugiej opcji ukraińskiej, mm -hmm. bo nawet chyba rok temu został wybrany do parlamentu z list partii no, mocno prorosyjskiej. E, no ale już nie wchodząc w te, w te takie powiązania, no to... Faktycznie to była taka idea Hirchoria Surkisa, na którą Listkiewicz oczywiście tak, bardzo fajnie, postaramy się, ale chyba sam w to do końca nie wierzył. Znaczy, Ukraina oczywiście, no wielki kraj z potencjałem, ale, no, ale biedny i mimo wszystko, może się Ukraińcy nie obrażą, trochę zacofany, przynajmniej wówczas, no nie, nie był w stanie na pewno tego sam zrobić, więc musiał szukać partnera. No, Polska była takim tutaj naturalnym, mi się wydaje, partnerem do zorganizowania tego. No, i oczywiście tutaj też bardzo dużą wagę chyba do tej kandydatury dało poparcie prezydentów, jeszcze wtedy Juszczenki na Ukrainie i Kaczyńskiego w Polsce, bo to był ten, ten czas, kiedy właśnie tutaj ta kandydatura wchodziła w fazę finałową znaczy, mhm. głosowanie się zbliżało do fazę finałową. No i nawet to, że był i Juszczenko i Kaczyński właśnie tam w Cardiff, gdzie się odbyły te głosowania, no to myślę, że to dało bardzo duży wiarygodności. Tak, nie? tak, że po prostu no, UEFA zawsze bardzo dużą wagę przykłada do tego, żeby były gwarancje rządowe, żeby rząd zapewniał, że da pieniądze na stadiony, na, na drogi, na komunikację, infrastrukturę, więc no to poparcie polityczne było bardzo ważne. Bez tego myślę, że nie byłoby szans na organizację tego turnieju. Początkowo w ogóle faworytami byli Włosi. Oni wygrali takie wstępne głosowanie, które miało wyłonić e, trzy kandydatury. E, no i dopiero w tym finałowym, e, finałowym przesunęliśmy się w ogóle z trzeciego miejsca e, na, na pierwsze, wyprzedzając Włochów. Osiem głosów Polska i Ukraina, cztery Włochy i bez żadnego głosu kandydatura chorwacko-węgierska. To jest ciekawe, bo Węgrzy wielokrotnie w przeszłości już e, aspirowali do organizacji. Skłaszali tak, się z różnymi krajami, bodajże, i często tak było, że trzeba było sobie organizację takiego turnieju trochę wychodzić. że Jak ktoś aplikował po organizację Euro i Mundialu, to tak naprawdę wiedział, że może mieć duży problem, żeby to teraz zorganizować, ale to, że teraz mu odmówiono, może zaprocentować w przyszłości. Ja znowu do Was pukam do drzwi, dajcie mi tym razem szansę. I Węgrzy znowu jednak dostali. Kosza, choć no, czas pokazał, że tak samo, daliby radę to udźwignąć, bo dzisiaj mają piękne stadiony na Węgrzech. Orban tak samo jest wielkim fanem futbolu, więc to było na pewno tam do zorganizowania, bo mają dzisiaj takie obiekty. Natomiast ja słyszałem, że Włosi dość zlekceważyli konkurencję. Oni byli tak przekonani, że dostaną organizację, że ten ich wniosek i cała jakby otoczka wokół tego w żaden sposób nie była na tym poziomie zaangażowania. Co u nas, że, czyli właśnie, że rząd się aktywnie angażował, gdzie były wypowiedzi yy, głów państwa, gdzie faktycznie dokładano wszelkich starań, żeby to miało ręce i nogi. Natomiast no, do dziś patrzę, że takiego gole, jakiego my strzeliliśmy Włochom wtedy, przecież oni do dzisiaj grają na ruinach. Jak się spojrzy na niektóre ich obiekty, to to też się śmiać. Ostatnio w Bolonii to jest taki jaskrawy przykład. Każdy Neapol ma chyba... Tak samo. Neapol jest niezwykły. Ostatnio Piotrek Dumanowski, bo już wrzucał zdjęcia z San Paolo, gdzie, gdzie się odbiera akredytację, no to wygląda to jak jakaś dworcowa toaleta i to raczej dworzec typu łask, z którego pochodzę, który jest zamknięty do tej pory, więc nic tam się nie dzieje. I tak wygląda San Paolo. Ja osobiście uwielbiam kuriozalne bari, gdzie, gdzie jest gigant, na, którym przychodzi, na który przychodzi ze 3000 kibiców. I tam jest w ogóle jakaś bieżnia, to w ogóle generalnie włoskie stadiony mi się kojarzą z tym, że musi być bieżnia i musi być daleko i nic praktycznie nie widać. I oni do dziś na pewno nie załapali się na tą rewolucję stadionową. Ona by im dała dużego kopa na rozpęd, a tak cała seria wytraciła w pewnym momencie rozpęd również przez pryzmat tych stadionów. Mówiąc o włoskich stadionach, właśnie to też, no tutaj wyszła w tamtym roku książka Calcio Johna Futa, która opisywała to, że wielki był na budowę stadionów we Włoszech to były jeszcze czasy faszyzmu i Benito Mussoliniego. I wiele tych stadionów, oczywiście one były jakoś potem remontowane, ale jakby. przed obu... Mundialem tak, najczęściej w tak, tym tak, 90 roku. Tak, ale to były raczej remonty, a nie budowa od zera, więc ta bryła jest taka, no jeszcze. W... W stylu przedwojennym, czyli takich monumentalnych stadionów na wiele dyscyplin, czyli ta bieżnia, jakieś tam tor do skoków dal, czy coś takiego, więc one rzeczywiście są bardzo przestarzałe w tej chwili. Natomiast jeśli chodzi o tych Włochów. Myślę, że ich zgubiła pewność siebie, znaczy no, jest to takie słynne zdjęcie, które chyba na trafiło na okładkę rocznika Fuji, jak Platini wyciąga tą kartkę i się wydaje, że on jest smutny, znaczy, na pewno... Bo tak, on no, sam głosował na Włochów. Tak i on no, jest Francuzem, ale jakieś tam pochodzenie włoskie, ma zresztą najlepsze lata kariery spędził w Juventusie się na pewno utożsamia z Juventusem, więc myślę, że on jednak mimo tego, że chce, chciał otwierać Europę i ją otwierał e, na wschód, e, to jednak on chyba liczył na to, że we Włoszech się to odbędzie i chyba jego koledzy z Włoch też na to liczyli, więc był trochę niepocieszony. No ale ostatecznie wyszło chyba bardzo dobrze dla nas. Czy znaczy na pewno wyszło dobrze dla nas. No to jeżeli już te wątki polityczne się pojawiły, to politycznie powybierano też stadiony na to euro, bo jeżeli sobie zobaczymy, jakie polskie obiekty zostały zakwalifikowane, no to. Trudno takiego małego, mimo wszystko, zgryzu nie mieć, że nie ma stadionu śląskiego w Chorzowie, czyli przez lata jednak domu naszej reprezentacji miasta, które kojarzyło się z tymi meczami wielkimi, jak chociażby w eliminacjach do różnych dużych imprez. Kraków, bliski mojemu sercu, też przegrał rywalizację, no a Wrocław dostał, i tutaj wiele było. Wiele było plotek na temat tego, dlaczego akurat we Wrocławiu i Gdańsku e, impreza była. Znaczy, nie musimy się chyba gryźć w język. Chodziło o to, że rządziło wówczas w kluczowym momencie tak PO, i wiadomo, że z Wrocławiem i ze sportem wrocławskim miał silne związki Grzegorz-Schetyna a w Gdańsku, jak rozumiem, pijesz do Donalda do, do Tuska, natomiast jednak... Znaczy mnie bardziej Wrocław boi niż Gdańsk, bo mi tak. się bardzo podoba stadion w Gdańsku no jest piękny, uważam, że to jest jeden z najpiękniejszych stadionów na świecie zupełnie, z ręką na sercu. E, natomiast myślę, że największe kontrowersje to Kraków, a Wrocław. Jednak Kraków raz, że podszedł do... to na pewno ty Kamil wiesz najlepiej, że tam była bardzo porządna ta praca włożona, żeby dostać yy, baza hotelowa znakomita podaj najlepsza obok Warszawy jeśli nie w ogóle lepsza doskonale miasto przygotowane do tego żeby przyjmować wielu No stacjonowały wielu dwie kości. reprezentacje w samym Krakowie a trzecia, trzecia pod Trzecia tak pod Krak to też swoje mówi prawda e, trzecia kwestia że rzeczywiście miał ręce i nogi cały wniosek o stadion i tak dalej też było pełne zapewnienia a Wrocław no jednak no i sama jakby historia też klubowa wówczas no bo Wisła Kraków jednak też reprezentowała w tamtych latach mocno Polskę na europejskim forum, więc też była klubem znanym. Coś myślę, że miało znaczenie. Jest jakimś, jakimś uśmiechem losu, że akurat w 2012 Mistrzostwo Polski zdobył Śląsk, więc w pewnym sensie to też było zabawnie. Natomiast na pewno ten Wrocław, choć też jest obiekt interesujący. Pamiętam taką, jak Śląsk grał z w Szkoci się podśmiewali, bo to był, wbrew pozorom to urosło, ta rywalizacja do jakichś bardzo silnych animozji. Oni się podśmiewali ze stadionu o, no, wygracie na kurniku, na takiej oporoskiej, co to jest. A wtedy pięknie, kibice śląska jakby zamykali usta tym szkodom. No, tak, ale my za trzy miesiące się przenosimy na ten i tam 60 tysięcy euro, tak? I ci szkoci. E, tak, no do układanki politycznej, o której mówiłeś, też bym dodał Poznań, który, czy teraz nie wiem, że jakiś istotny polityk, ale Waldy Dzikowski też wtedy chyba dość wysoko był w strukturach PO. I no, ten Poznań, jakby tutaj też, może też z punktu widzenia geograficznego ten rozkład, żeby był jakiś symetryczny, to ten Poznań musiał być. No i rzeczywiście największe kontrowersje były na tym południu. No tutaj jakby Wrocław wygrał kosztem śląska, chorzowa i Krakowa. No natomiast rzeczywiście w Kraków być może też, nie wiem, czy się zgodzisz, czy taka też może trochę pewność siebie. znaczy ten wniosek oczywiście był bardzo dobrze przygotowany i ten stadion Wisły już był gotowy. Natomiast oni też może tak uwierzyli swoją dobrą bazę właśnie turystyczną, walory no, miasta, które są atrakcyjne dla, dla ludzi z zagranicy że być może też yy, byli zbyt pewni siebie. Trochę, ja słyszę, że... że UEFA bardzo mocno oceniała cały wniosek e, niby, że w pewnym momencie kwalifikacji Kraków był najwyżej ocenianym wnioskiem wśród polskich miast. Nie wiem, na którym to było etapie, natomiast może to się później jakoś pozmieniało. Ja wiem, jedno, panowie, że Kraków specjalnie rozbudował stadion, bo Stadion Wisły nie miał być taki duży, natomiast żeby on spełniał ten wymóg 30 tysięcy, ten projekt został e, zmieniony. No i do dzisiaj się e, przez to z różnymi problemami ten obiekt e, boryka. Jest jeszcze absolutnie zajmująca sprawa Łodzi, która wtedy generalnie już futbol w Łodzi dosyć wyglądał coraz bardziej kuriozalnie, czyli z jednej strony mieliśmy ŁKS cały czas biedujący i na stadionie, który groził zawaleniem, z drugiej strony mieliśmy Wizer, który miewał no już po prostu tak czy siak, mimo tam ostatecznie no w w pewnym momencie miało to wyglądać dobrze, nie wyglądało, szybko powróciło do biedowania i Wniosek Łodzi, jaki został wówczas zgłoszony, był skandalem, w pewnym sensie wpisującym się w postępujący upadek futbolu wtedy w Łodzi. Wyobraźcie sobie, że e, zgłoszono 160 miejsc hotelowych tylko we wniosku. Ten wniosek przez łódzkich dziennikarzy został uznany jako taki na odwal się, żeby na pewno nie dostać, żeby nie mieć kłopotu. Literówki były tak skandaliczne, że już na pierwszej stronie Łódź ubiegała się o organizację Euro, uwaga, 20 112. Jak można zgłaszać wniosek do poważnej instytucji o takie i zrobić nawet w roku literkę? Czy ktokolwiek to czytał? Eee, na przykład, tam gdzie inne miasta, te, które faktycznie zależało, robiły wizualizację nowych obiektów, eee, całą przebudowę ewentualnie bazy. Eee, Łódź dała zdjęcie z lotu ptaka ruin na ŁKS-ie, że tam mogłoby coś w sumie powstać, i, i to było eee, wszystko. Co ciekawe, na przykład tam, gdzie. Eee, Miało być wpisane dodatkowe ewentualne e, inwestycje poza stadionem, gdzie inne miasta wpisywały, że nie, hala sportowa, basen, jakaś baza. W Łodzi we wniosku łódzkim było wpisane wydział gospodarowania majątkiem. Czyli kto inny miał to uzupełnić, w ogóle nie zdążył uzupełnić i zostało hasełko po prostu, że ktoś inny miał. To był skandaliczny wniosek, który no, w pewnym sensie dorzucił był kolejnym takim kamykiem, wówczas ludzki futbol. Jeszcze ten wątek Krakowa zamykając, to wiem, że takie ostatnie nadzieje Krakowa to były jak w Lwowie się budowa bardzo opóźniała i tam tak, Platini był, był straszył, że 2010 rok chyba oni tam po prostu buldożery jeździły po, po jakimś błocie i nic więcej nie było, więc wtedy Kraków tak myślał, że no może zrobimy 6 plus 2, czyli będzie, bo też tam pierwotnie miał być Pietrowski, który potem został zastąpiony przez Karków, więc jakby na Ukrainie były pewien Kijów i Doniec, a dwa pozostałe się opóźniały, więc Kraków, no to może przyjmiemy chociaż ten Lwów. No ale wtedy słynna przemowa Grzegorza Laty, chyba na po angielsku 4 to for, for every country, więc, więc no jakby twardo tutaj zastopowano te, te nadzieje Krakowa, że jednak będzie cztery stadiony w Polsce, cztery na Ukrainie. No właśnie, jeżeli już przeszliśmy do tych poślizgów, to chciałbym w tym wątku, że w 2008 roku, raptem rok po tym że to prawo organizacji zostało przyznane, Szkoci zgłaszali do UEFA, że oni chętnie euro przejmą. Zresztą Ukraińców do końca krytykowano za opóźnienia. Tak jak mówisz, że w 2010 roku nawet rozważano nie tyle, że zabrać im dwa miasta, tylko w ogóle zabrać im organizację i zastąpić. Wtedy oczywiście kto się zgłosił do pomocy Niemcy. Polakom? Niemcy. Ta. Niemcy zawsze są chętni organizować wszystko. Tak, szczególnie duże imprezy, szczególnie duże imprezy piłkarskie. piłkarskie. Bardzo drogie były te nasze stadiony. To, to było coś, co potem gdzieś się czkawką odbijało, jeżeli chodzi o świat i sferę e, polityki. No i tak sobie teraz e, patrzę, to tak naprawdę. No najlepszym jednak y, okazał się stadion Narodowy, oczywiście umiejscowienie Warszawy i tak dalej, ale powołanie spółki, która tym zarządza, też wiele imprez się tam odbywa, nie tylko jeżeli chodzi o, o piłkę nożną, i, i ta budowa się tak naprawdę, naprawdę obroniła. No w Poznaniu oczywiście lech y, problemu z frekwencją jeżeli gra dobrze, to nie ma. Te stadiony, no. No nie trudno je nazwać jakimiś szczególnie rentownymi, ale taka jest w pewnym sensie specyfika stadionów. To nie są y, takie obiekty, które na całym świecie zawsze się zwracają, przynoszą jakieś niesamowite zyski miastu. Tu częściej chodzi jednak o pewien element prestiżu i się, możemy się cieszyć, że jednak te polskie stadiony, choć bywają problemami dla swoich klubów, to jednak no nie można ich nazwać y, białymi słoniami, jak było na przykład po Mundialu. Y, w Brazylii, czy powiedzmy, nie jest z nimi tak jak z infrastrukturą olimpijską w Atenach, w Sydney czy w Sarajewie, które po prostu są obrócone w ruinę i pokazują całkowity absurd tych inwestycji, absolutnie gdzie te inwestycje były poza jakąkolwiek praktycznością. Nie możemy tych czterech obiektów w Polsce Ja wiem, ale tak Bardziej już było to na Ukrainie, bo mówiło się, że o Stadion Karpaty, miał był pomysł, żeby go po prostu rozebrać. Ja tylko bym spojrzał jeszcze na to, że we Wrocławiu do tej pory Śląskowi się jednak proponuje, żeby wrócił na oporowsku. Tak, znaczy no właśnie tutaj znowu ten nieszczęsny Wrocław wraca, no jak się ogląda mecze Śląska w ekstraklasie, no to widać i tak chyba kadrują tak, żeby po prostu było widać tą grupkę, nie wiem, dwóch czy trzech tysięcy w porywach do pięciu, jak, jak akurat jest dobra paswa Śląska, które jakoś się tam skupiają w jednym miejscu i w miarę są zapełnione te trybuny, no ale generalnie wygląda to dość komicznie, że, że tam chyba rzadko kiedy, nie wiem, właściwie kiedy ostatnio było więcej niż 10 tysięcy na Śląsku. No i ten stan jest po prostu za duży. Tutaj w ogóle jak powiedziałeś właśnie o tym Sarajewie ostatnio, no tak trochę dygresja, ale ja słyszałem jakiś szalony pomysł, że Barcelona, która się stara organizować zimowi olimpiady, chce wykorzystać tory bobslejowe w Sarajewie, więc byłaby oficjalnie olimpiada w Barcelonie, ale bobsleje byłyby w Sarajewie. Więc no, to pokazuje, Przydałyby jak. To właśnie... się pierwszy raz od tamtego czasu. Od tamtego. Tak, to pokazuje w ogóle, jak właśnie no, organizacja takiej imprezy jest też potem bardzo kłopotliwa, bo się nabuduje obiektów, które są potem zupełnie niepotrzebne i to niszczy je całkowicie. Ja chciałem odnośnie stadionu Śląska, bo tutaj akurat poruszyliśmy ten motyw, o ile za duży jest ten stadion, że faktycznie, jak się ogląda, to to wygląda, jakby tam było kilka tysięcy. tak? A teraz specjalnie sprawdziłem, że Śląsk miał w tej rundzie akurat dobre wyniki frekwencyjne, czego w ogóle nie widać. Na Piaście Gliwice, nie tylko na Legi czy Lechu, ale Piaz Gliwice 13 tysięcy. Krakowia 16 tysięcy. Dobre wyniki? Nic z tego nie widać. I tak widać tylko puste przestrzenie. Oporowskę, wszyscy w szansę są zakochani w Oporowskiej. Z kim porozmawiasz? Oporowska to jakbyś po prostu, wiesz, jak spotkanie z jakimś z bliskim przyjacielem. Natomiast no jest po prostu, Śląsk potrzebuje stadionu takiego, jak ma Widzew. Czyli do 20 tysięcy, tam byłaby super atmosfera naprawdę świetna, a, a tak no niestety jest, jest kłopot, no bo Śląsk po prostu wrocław nie ma potencjału na to, żeby wzbudzać Śląskiem takie zainteresowanie, że tam było 40 tysięcy osób co mecz, to jest niemożliwe. No tak, trochę przesadziłem faktycznie, bo bywało więcej niż 10 tysięcy. Ale świetnie pokazujesz o co w tym chodzi, tak. Tak, no ale faktycznie jak się patrzy na trybuny, to tego w ogóle nie widać, zawsze są puste miejsca i, i no i taki idzie przekaz jakby, że na Śląska nie chodzą kibice, mimo że chodzi całkiem sporo. Tyle jeżeli chodzi o stadiony, ale jeszcze pobudowane zostały bazy. I, i to całkiem, całkiem ciekawe, bo przede wszystkim dzięki temu latem niektóre drużyny przestały nawet z Polski wyjeżdżać na przygotowania tutaj naprawdę fajnymi obiektami do, do wymienienia, chociażby opalenica. No do opalenicy, no to wręcz przyjeżdżają z innych krajów teraz latem do nas, bo baza jest świetna, i jest, trzeba przyznać, że. Opalenica pod względem tych wszystkich baz myślę, że najlepiej potrafiła zdyskontować euro. Po pierwsze, raz, że baza była naprawdę przygotowana dobrze, no to w wielu miejscach się udało. Natomiast samo miasto doskonale podeszło do Portugalczyków. Potrafili wspaniale wykorzystać tą ich yy, obecność w mieście. Portugalia przechodziła wtedy dosyć trudny moment. Nawet była krytyka duża Ronaldo, a tutaj on przyjeżdżał do tej opalenicy, i ta Portugalia miała spokój wyłącznie się nią cieszono. Sam trener ówczesny Portugalii podkreślał, że oni się czują w tej opalenicy tak, jakby ktoś im zdejmował presję. Spotykają się tylko z życzliwością i rzeczywiście oni wychodzili do tych ludzi. Tam się zbudowała taka specyficzna więź między mieszkańcami a tymi piłkarzami. W niektórych miejscach się zamykano. Hiszpanie chwalili obiekty w gniewinie, ale no, nie, ale no rzeczywiście się zamykali tam, tak? Włosi chwalili Wieliczkę, ale nie sądzę, żeby tam szczególnie może zwiedzili. Ale to tyle. A w opalenicy była taka historia, gdzie Pepe po prostu poszedł do pizzerii. Oni załatwili sobie, że oni wychodzą sobie dzisiaj do pizzerii zjeść, i faktycznie w trakcie turnieju PP wziął jeszcze z kimś tam i poszli sobie normalnie do pizzerii zjeść, tak jak każdy, nie? bez żadnego ochroniarzy, bez nikogo. Gdy Portugalia żegnała się z, z opalenicą, to Portugalczycy sami przygotowali baner dla opalenicy. Opalenica, dziękujemy. tak? Na otwartych dziękowali normalnie, jak swoim kibicom po udanym meczu. Tam Zawsze jeździli rowerami po Opalenicy też bez, bez ochrony, normalnie. No niesamowita więź i Opalenica do dziś potrafi to zdyskontować w tym sensie, że na przykład jest spokój Cristiano Ronaldo, który można zamieszkać. To działa na wyobraźnie, jednak na całe lata zostaje. No, mówiąc o tych bazach, to chyba najgorzej wybrali Polacy i Franciszek Smuda, bo Hotel Hyatt w centrum Warszawy, gdzie trzeba było jeździć autobusem przez Warszawę dopiero na treningi, no to ostatecznie chyba to nie, nie był najlepszy pomysł. Ale faktycznie te bazy... No, że tak powiem, i promocyjnie te miasta, czy te miejsca, w których były, były reprezentacje, dobrze to zyskontowały. No i też możemy teraz polskie drużyny, i zagraniczne mogą z tego korzystać, więc bardzo dobra, dobra opcja z tego wyszła. Ja wam powiem z poletka krakowskiego, jaki był szał w ogóle na to, żeby wejść na treningi reprezentacji. Na stadionie Krakowi trenowała reprezentacja Włoch, czyli później, jak się okazało, wicemistrzowie Europy i na to normalnie rozdawane były wejściówki. Wcale niełatwo było taką wejściówkę zdobyć. Po drugiej stronie Błoń z kolei trenowali holendrzy. No właśnie, jeżeli jesteśmy już przy, przy bazach i przy miejscach, gdzie. A, Kamilu, słyszałem, że Balotelli zaginął w Krakowie po tak, którymś meczu. Tak. Na to... ile to jest legenda, na ile to jest potwierdzone. Nie, to jest prawda. To znaczy, I co tam się dzieje? Myślę, zdarzyło? że porozmawiamy o tym. Otóż Mario Balotelli, mimo że Włosi stacjonowali w Wieliczce, dość często przebywał do krakowskiego rynku mhm. i poznawał uroki tego miejsca. A stare miasto w Krakowie ma duże uroki. Do tej pory jest Shisha Bar. Na ulicy Grodzkiej w Krakowie, gdzie wisi zdjęcie Mario Balotellego, jak wychodzi z lokalu. Bardzo zadowolony po wizycie. Obok jest kebab, w którym zdążył się stołować, także podczas tego Czyli turnieju. Można liczyć, że pewnego dnia Mario Balotelli na jakimś etapie swojej kariery przychylnie spojrzy na kierunek krakowski transferowy. Dużo udanych wspomnień. Myślę, że na pewno, jeżeli chodzi o wspomnienia pozabojskowe, są bardzo udane. Zresztą ten turniej dla niego był udany. Ale to... ale Anglicy też dofinansowywali stadion hutnika Kraków. To też dosyć niecodzienna współpraca jeśli dobrze kojarzę. Tak, tak to prawda. No tutaj Anglicy sami zapłacili za, za murawę żeby ona była takiej jakości jaką, jaką chcieli i też byli zadowoleni. Zresztą ja, ja nie słyszałem narzekań na, na, te, na te polskie miejsca pobytowe u żadnych, żadnych drużyn które u nas stacjonowały a u nas czyli w Polsce stacjonowało 13 zespołów. Tylko Szwecja Ukraina i Francja na no, Ukraina to wiadomo. Wybrały bazy na Ukrainie. Szwecja i Ukraina w Kijowie, a Francja w Doniecku, 13 pozostałych w Polsce. Nie wiem, czy to wynika z tego, że Ukraina była uznawana za taki trochę kraj drugiej kategorii, czy, czy po prostu z tego, że nasze obiekty były takie świetne. Znaczy, paradoksalnie, Sol Campbell mówił o tym, żeby do Polski nie jechać, bo tutaj można wrócić w trumnie, więc, więc teoretycznie powinni więcej wszyscy wybierać Ukrainę. Która rzekomo miała być bezpieczniejsza, no ale nie, to chyba wynika obiektywnie po prostu z infrastruktury. No jednak w Polsce było tych, i niektóre były już gotowe, niektóre trzeba było tylko wyremontować, czy jakoś zrewitalizować, niektóre powstały od zera, no ale ta oferta była dużo szersza. No Ukraina, myślę, że jednak, no Polska już była w Unii Europejskiej, była takim krajem, do którego można było bez problemu przyjechać. Ukraina była ciągle pewnie taką niewiadomą dla, dla Zachodu. Więc faktycznie tylko te trzy kraje wybrały, wybrały no, miejsce pobytu właśnie tam. Nie wiem, no, szukając jakichś takich śmiesznych analogii historycznych, no, Ukraina została założona przez Wikingów, więc może dlatego Szwedów tam jakoś ściągnęło do, do, do Ukrai na Ukrainę. To jeszcze tego trzeba powód dla Francuzów znaleźć i będziemy mieli jasność. Chyba grali tam na, na samym wschodzie, Ukrainy, tak? Tak, oni grali. Gdanie, oni się trochę bali tych przelotów, co nie przeszkadzało na przykład Anglikom, którzy po prostu uznali, że będą lapać na mecz, a tu sobie wracać. i Pamiętam, że Ukraińcy byli bardzo rozczarowani tym, że praktycznie wszystkie reprezentacje zostają w Polsce, no bo to jest dodatkowy urok, tak jak to niezapomniane, właśnie chwile, czy to w Gniewinie, w Wieliczce, czy. Bo także, no. no i też dużo pieniędzy zostaje w tych, w tych miejscach wiadomo. Wiadomo, Czy... że kibice wolą być z tych krajów też blisko tych yy, swoich drużyn jakby. nie. To jest też dla nich taka naturalna baza wypadowa. Ja się akurat w ogóle nie zdziwiłem, że Anglicy wybrali Kraków biorąc pod uwagę tą popularność no, imprez krakowskich, że Anglicy po prostu przyjeżdżali na weekend do Krakowa, ostre picie przez trzy dni wracali do siebie. Było to swego czasu bardzo popularne. Wiem, pewnie wiesz lepiej o tym, ale też kilka razy, jak byłem w Krakowie, to widziałem tych, tychże sławnych Anglików. Więc chyba jakoś tam Kraków mi się dobrze kojarzy, więc no nie zdziwiłem się, że mimo, że grali swoje mecze na Ukrainie, to, to woleli pomieszkać w Krakowie. Wywołałeś Bartku sola Campbella, więc yy, przeszedłbym do tego, yy, bo poza tym, że ostrzegał swoich rodaków, że mogą wrócić w trumach, to w ogóle yy, Brytyjczycy taki. Klimat wprowadzili, że w Polsce to są stadiony przepełnione rasizmem, i w ogóle przyjeżdżający tutaj ludzie o innym kolorze skóry niż białym, to w ogóle będą rzucani bananami i źle się to dla nich skończy. No tak, tylko zacznijmy od tego, bo wiadomo, że Samson Campbell na koniec przyznał, że przesadził. Ale też nie udawajmy, że to było budowane całkowicie na wodzie. Wiadomo, że rasizm na polskich stadionach był. Takie miasta, takie kluby jak Śląsk czy Korona obawiały się zatrudniać zawodników czarnoskórych, bo to naprawdę byłoby dla nich duża presja, kibice uznawali to za ujmę dość oficjalnie i swoich piłkarzy wygwizdywali początkowo. Więc aż, że były przypadki pseudokibicowskie, no też było u nas ich mnóstwo. Może to już nie był po prostu tamten rok. Często tak jest przy tworzeniu takich materiałów, że za bardzo się kieruje raz, że zaszłościami historycznymi, bez analizy tego jaka jest obecnie sytuacja. A dwa, nie ukrywajmy, podkręca się temperaturę, no bo lecnie materiał, że nie no w Polsce jest w sumie w porządku, tak kiedyś było, już nie jest. To nie jest ten poziom jakby uderzenia medialnego. tak Jak się zrobi taką solidną pompę, że w Polsce to jest niebezpiecznie, słupki oglądalności idą w górę. I tro, trochę tak było. Także no, najważniejsze jest w tym dla mnie to, że Sol Campbell po tych wszystkich materiałach, gdzie to nie wiadomo jak groźnie jest, sam przyznał się do błędu. Znaczy no ja się mogę zgodzić, rasizm na pewno jest wśród środowisk kibicowskich, nie, nie możemy mówić, że to jest w ogóle wyssane z palca, natomiast on nie jest tylko wśród środowisk kibicowskich w Polsce. On jest, no... Słuchajcie, ostatnio Inaki Williams w Hiszpanii padł ofiarą rasizmu na, na meczu z udziałem Atletico Bilbao. No właśnie, właśnie. Tak, tak, że no nie wiem, mówi się, że Zachód sobie poradził, ale co jakiś czas jest incydent i, i na Zachodzie, zresztą, żeby daleko szukać Balotelli, o którym pewnie jeszcze będziemy mówić, no też były bardzo duże protesty, on, no, dla debiutowej prezentacji Włoch i no i zaczynał grać, no że jednak dla Włochów, którzy też niby z rasizmem sobie poradzili, czarnoskóry reprezentant to było coś ciężkiego do przełknięcia, więc, więc ten rasizm gdzieś tam zawsze się tli, nie tylko w Polsce. Losowanie grup w Kijowie, pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie ustawiona Scena. Dla nas kapitalne losowanie. Mówimy tylko o losowaniu sportu zostawimy sobie na, na drugą część. Z każdego koszyka dostaliśmy najłatwiejszego rywala. Ja mam wrażenie, że to było najlepsze losowanie w historii seniorskiej piłki w Polsce. Czy najłatwiejsza grupa w dziejach została wylosowana? Najsłabsza w historii Euro 16 zespołowego? Nie było nigdy, tak? Takiego losowania. Pamiętam, że w Europie mocno się podśmiewowano, że mecz otwarcia to będzie Polska-Grecja, że takie dwie drużyny, że w sumie to lepiej poczekać na, na lepsze mecze. Yy, no, no, pamiętam na weszło opisano wtedy, że OK, że Smuda ma taki zespół, żeby się... Że w zasadzie ciężko, że OK, Smuda słabo prowadzi ten zespół, ale on i tak jest tak kadrowo słaby, że ciężko czegoś wymagać. A po tym losowaniu... Zmieniła się narracja i trudno się dziwić, że nie no z tej grupy trzeba wyjść. To będzie po prostu wstyd. Ja też pamiętam, ktokolwiek mówił, że nie no, że w sumie w porządku, bo dwa remisy, nie tak jak ostatnio. Dla mnie to nóż się w kieszeni otwiera. Czy gdybyśmy, no, zwykłe mecze u siebie powiedzmy w eliminacjach, gramy u siebie z Grecją, gramy u siebie z Czechami, gramy u siebie z Rosją. Dwa remisy w takich meczach u siebie w eliminacjach, no to wiadomo, że nie awansujemy, wiadomo, że nie mamy nic. To koszmarne rezultaty, nie ma, nie ma czego zbierać. Z tego losowania pamiętam, że bardzo mi się podobało to całe graficzne jakby tło naszego Euro, bardzo było ładne, uważam, że jedno z bardziej udanych, te takie jakieś to były rośliny, jakieś takie wzory w stylu tym naszym tutaj tradycyjnym, bardzo mi się to podobało. No ja mogę podsumować to losowanie tym, że po raz kolejny sobie pomyślałem, że Smuda to po prostu szczęście tak jak pamiętam ten słynny mecz legia widzę wygrany 3-2 na Łazienkowskiej po trzech golach w ostatnich minutach. No, co było jednak fartem mimo wszystko, no, tego się nie da zaplanować ani jakoś w ogóle taktycznie przygotować. Tak są tym No, Smuda to jednak jest taki no, trochę człowiek, może innej daty jeszcze w trenerce, ale ma po prostu kupę szczęścia i pewnie wyjdzie z tej grupy. No a ostatecznie się to wróciło przeciwko niemu, gdyby nie wyszedł z grupy, nie wiem, z Niemcami czy, czy tam ze Szwecją. No to powiedzieli, no, po prostu mamy słabszą reprezentację i, i się nie udało. A tutaj no po prostu jechano po nim. I chyba słusznie, jak po i kobylę po tym, że nie wyszedł z tej grupy, no bo to był obowiązek, to był plan minimum. Gdybyśmy wyszli z grupy i odpadli w ćwierćfinale, byłoby to do przyjęcia. To nie wyjście z tej grupy, no to była totalna porażka. Musimy pamiętać na przykład, jaka była różnica w porównaniu do tego, kogo wylosowali Ukraińcy, tak? Czyli mieli Francję, mieli Anglię, mieli Szwecję. Jaka to jest przepaść, tak? No więc... I jeszcze tylko trzy reprezentacje u nich stacjonowały. <laughs> no więc. A... Jeszcze u nas do tego kuriozum dochodził fakt, że faktycznie na przykład przyszło, było jakieś podziękowanie dla smudy zorganizowane w Warszawie. To naprawdę były jakieś takie dziwne narracje wokół tej drużyny, która się skompromitowała, że to naprawdę trudno było przeżyć. Więc nie, do, ja, nie do obrony. Nie do ja, obrony ja tylko próbować. naszym słuchaczom powiem, że z koszyka drugiego można było wylosować Niemców, Włochów, Anglików, a my wylosowaliśmy Rosję. Z trzeciego można było wylosować Chorwatów, Portugalczyków, Szwedów A my wyciągnęliśmy Greków No i na dokładkę yy, Z koszyka numer 4 Można było wziąć Danię, Francję Irlandię A my dostaliśmy Czechów no, Nie da się łatwiej Po prostu się łatwiej nie da Największa porażka w tym kontekście, że Pojedziemy jeszcze Na niejeden turniej finałowy Wszystko można jakby naprawić Zmazać, zrobić nowy wynik ale nie wiem, czy dożyjemy jeszcze wielkiego turnieju w Polsce. Może się zdarzyć, że już nie. No, myślę, że będzie ciężko. Znaczy, no, bo niech tam ostro działa. I były jakieś turnieje młodzieżowe w Polsce organizowane, ale jednak yy, myślę, że czy FIFA w ogóle, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata, to się bardziej otwierała na jakąś Azję czy, czy Amerykę, więc Euro też pewnie ileś tam lat upłynie, więc no, niestety sportowo, o ile ten turniej cały był organizacyjnie, myślę, że sukcesem, to sportowo to była porażka. No i nie wiem, kiedy to się uda zmazać. Strefy kibica w Polsce to były wielkie święta. Ludzie się spotykali, wspólnie oglądali mecze. Ja sam pamiętam, że na krakowskich błoniach spędziłem dwa spotkania naszej reprezentacji z Grecją i, i Czechami, i muszę powiedzieć, że to było naprawdę fantastyczne. Malowanie sobie, nawet taka prozaiczna rzecz, jak malowanie sobie flagi na policzkach. Naprawdę super, super zabawa i wielkie święto. Mm. No tak, no ja ze strefą kibica mam takie wspomnienie z finału, bo chciałem go obejrzeć tutaj w Warszawie pod placem kultury w strefie kibica, ale wtedy chyba jakiś deszcz zaczął padać dość mocny, no i w przerwie szybko szukałem jakiejś knajpy gdzieś w pobliżu, żeby żeby po prostu drugą połowę obejrzeć już, już nie moknąc. No, tam spóźniłem się kilka minut na drugą powolę, ostatecznie się udało. Natomiast faktycznie było to coś nowego, bo chyba nie przypominam sobie, żeby wcześniej e, był taki zwyczaj w ogóle, żeby oczywiście oglądało się w gronie znajomych, gdzieś u kogoś się zbierali, ale żeby po prostu wychodzić. Ale takich fanzon to. to, tak, to, jest to coś, sobie nie przypominam. E, to żeby wychodzić gdzieś na zewnątrz, na jakichś wielkich telebimach, to tego nie było. No i to jakby się utrwaliło. Nawet już teraz gdzieś widzę, że jak są teraz wielkie turnieje i nie ma takiej oficjalnej fanzony, to ludzie sami są jakieś tam, nie wiem, samorząd jakiejś dzielnicy czy coś lubi wystawić, czy jakaś, jakaś knajpa, właśnie Wielki Telebium, żeby po prostu ludzi ściągnąć żeby oglądać wspólnie. Więc to się przyjęło, wypaliło. No i myślę, że to jest fajnie, Zawsze się lepiej przeżywa takie mecze gdzieś wspólnie niż, niż po samemu czy, czy w małym gronie w domu. Moje doświadczenia z. Tymi strefami kibica jest dosyć sporadyczne. Mieszkałem wtedy w mojej miejscowości, więc sami sobie organizowaliśmy strefę kibica, u kumpla w pokoju. Natomiast chcę podkreślić jedną rzecz, że te miasta faktycznie dokładały wysiłku, żeby te strefy kibica żyły również poza meczami. No, bo na przykład faktycznie skusiło nas, żeby pojechać do Poznania na The Antwerp. No, to jest jednak zespół o światowej klasie. Może wtedy nie był aż tak znany jak dzisiaj, ale no faktycznie The Antwerp zagrało w Poznaniu, pojechaliśmy na koncert. Także nie wiem jak się działo w innych miastach, no ale to na pewno było duża rzecz, żeby sprowadzić taki zespół na tamtą okazję. No to jeżeli do Poznania nawiązałeś, to ja nawiążę inaczej, bo tam e, rozkochali sobie e, Irlandzcy kibice e, i Poznań i Poznaniaków, no generalnie ta... Yy, jakaś taka relacja nawiązana między polskimi kibicami a irlandzkimi z tego euro 2012 to też coś, co zostało. Potem pamiętacie towarzyskie mecze między Polską a, a Irlandią i kibiców, którzy się tam ściskali, siedzieli razem itd, i no mi się w ogóle wydaje, że tak już historycznie patrząc losy Polski i Irlandii są bardzo podobne i w ogóle jakoś, no myślę, że czujemy sentyment nawzajem do siebie, chociażby z tego względu, że bardzo dużo Polaków wyjechało do pracy po wejściu do Unii Europejskiej. Jak się jest w dabinie na lotnisku, to właściwie w ogóle angielskiego nie trzeba używać, wszędzie są Polacy, można się dogadać. I ci Irlandczycy chyba lubią Polaków i vice versa, tak mi się wydaje, że to jest, no pewnie się to zmienia teraz, ale jeden, drugi kraj jest mocno katolicki, jakby z dużym przywiązaniem do tradycji, do wartości rodzinnych. A no i też, no w ogóle jakby tutaj mówisz o tej pieśni Filiz of Offenlight", która była śpiewana przez kibiców irlandzkich. Ona nawiązuje do Wielkiego Głodu, który był w powiecie XIX wieku w Irlandii, gdzie prawie milion Irlandczyków albo umarło, albo gdzieś wyjechało za granicę. Więc to i, i przesłanie jest takie, że no generalnie jesteśmy słabi, jest bardzo źle, przegrywamy, tak jak wtedy z Hiszpanią 4-0 i w ogóle ani sztycha nie zrobiliśmy, ale przetrwamy, damy radę, jesteśmy razem. No i myślę, że to jest coś takiego, co też dla Polski jest bardzo, bardzo ważne, że nie woli jakieś zabory, że zawsze tutaj nas cisną z jednej strony Niemcy, później z drugiej Rosjania, my zawsze to przetrwamy i damy sobie radę. Więc tutaj jakby ta wspólnota wartości była bardzo podobna. Znaczy ta wspólnota wartości była między Polakami i Irlandczykami. No i to dlatego jakby dobrze rozumieliśmy ich i polubiliśmy. A poza tym no, też to było takie budujące, że oni no, wiedzieli, że trafili do grupy z Włochami, z Hiszpanią, z Chorwacją. No z Chorwacją może liczyli, że powalczą, ale raczej nie liczyli, chyba że cokolwiek ugrają ze Szwedami czy... Czy z Włochami. Więc po prostu przyjechali się dobrze bawić i to robili. I się dobrze bawili. I, się dobrze bawili i, i dlatego, jakby nie było żadnych zawiedzionych nadziei. Mimo przegranej 4-0, dziękowali na stojąco swoim piłkarzom za walkę, więc no, tym kupili chyba serca Polaków, Poznaniaków i w ogóle Polaków. Ja mogę dodać, że absolutnie się zgadzam i tu pięknie właśnie zostało wyjaśnione, że myślę, że właśnie kulturowo, gdzieś historycznie. To są nasze takie bratnie dusze. I trochę Szkoci, i trochę Irlandczycy, czyli gdzieś teraz aktualnie jesteśmy w cieniu, gdzieś nawet takie kwestie jak alkohol nawet nas łączą, nie, nie ukrywajmy tego. Ja akurat miałem okazję poznać we Francji Irlandczyków z północy i jakoś w sposób naturalny się zawiązywała komitywa, tak? Wiadomo, że były pewne przyśpiewki, ee, ale to też i my mieliśmy przyśpiewki, oni mieli, to było na zasadzie takiej pozytywnej, pozytywnego. Ping-ponga takiego słownego. Także coś, coś, coś w tym jest zdecydowanie. Ja jeszcze bym dodał taką anegdotkę z prywatnych wspomnień. Jak w 2010 roku byłem na Razmusie na studiach w Belfaście w Irlandii Północnej. No i tam przyjechał do mnie brat po prostu odwiedzić na jakiś tydzień. No i poszliśmy do jakiegoś pubu, gdzieś tam generalnie chodziliśmy po mieście. Tam jest tak, że od drugiej trzeciej, no między drugą a trzecią kończą się jakby imprezy w klubach. Wszyscy wychodzą, wszystkie kebaby się otwierają, czy takie jakieś tam fast foody no i właśnie tak stoimy z bratem w jakimś tam kebabie i taki pijany po prostu je tego kebaba, sos mu kapie po, po brodzie, po koszuli. Mój brat tak patrzy, no czuje się jak w Polsce, więc nawet na takich bardzo prozaicznych, jakichś śmiesznych wydarzeniach widać to, że jakoś no, możemy się dogadać, możemy się zrozumieć. Powiem tak, nocowałem pod dworcem w Nicei, bo dworzec w Nicei był zamknięty, ja nie miałem wtedy żadnego noclegu. I właśnie nocowałem w towarzystwie innych opartych o ścianę Irlandczyków Północy, czułem się bardzo bezpiecznie wtedy i była komitywa, było, było spoko po prostu, że wiedziałem, że nic mi nie zginie, jakoś tak czułem, było, było trochę raźniej wtedy. Słuchajcie, brak polskiego sędziego, to trochę obnażało poziom naszych sędziów i w ogóle uznanie ich w Europie. Marcin Borski był rezerwowym arbitrem technicznym, my mocno lubimy psioczyć jako Polacy, generalizując na Szymona Marciniaka, że popełnia błędy, że z waru nie umie korzystać, takie są też komentarze, ale Szymon Marciniak jeździ na duże imprezy i je gwizdze, a wtedy, kiedy impreza była u nas, mieliśmy rezerwowego arbitra technicznego no ja się tak zastanawiam, czy to wynikało z tego, że faktycznie nie mieliśmy aż tak dobrych sędziów wtedy, czy to było no, bezpośrednio po tej wielkiej aferze korupcyjnej, czy może w trakcie jeszcze nawet afery korupcyjnej, bo te śledztwa ciągle trwały. No i może nie było trochę zaufania, że skoro taka była skala, że kiedyś no lasku był jakby szefem sędziów w pzpn i i piętnował, że ten, jest, ten się sprzedał, ten się sprzedał, a potem się okazało, że sam brał w tym udział. Więc jakby chyba nie było w ogóle zaufania do środowiska sędziowskiego i tak samo chyba ze strony UEFA być może, dlatego tak estetycznie podchodzili do polskich sędziów, a być może po prostu nie było wtedy aż tak dobrych sędziów, no nie wiem, ciężko mi powiedzieć, ale faktycznie no kiedyś był Ryszard Wójcik jeszcze, który chyba w 98 czy tak, tak, w 2002 roku sędziował mecze, sędziało. no potem był Przestój, no i teraz mamy Marciniaka, który, który naprawdę być może się doczeka kiedyś, nie wiem, finału Ligi Mistrzów czy jakiegoś ważnego meczu, ale no jest na pewno ceniony w międzynarodowym środowisku. No przyznajmy też, że jeśli chodzi o obsadę sędziowską na dużych turniejach, często to ma więcej wspólnego z polityką niż z faktycznymi umiejętnościami. To najbardziej pokazują mundiale, gdzie ten parytet jakby kontynentalny często się bardzo brutalnie mścił na tych turniejach. W turniejach euro no to mniej jest trochę widoczne, bo jednak ten poziom sędziowania w Europie jest solidny, ale czy ja wiem, czy polscy sędziowie byli akurat o tyle słabsi? To raczej właśnie tak jak mówisz reputacja względnie no, jeśli założyć, że polityka, no to mogli uznać, dobra Polacy, wy dostajecie cały turniej, to już niech posędziły sobie chociaż ktoś inny. No a sędziowali inni, między innymi e, z takich mniej znanych krajów przyjechał Damir Skomina ze Słowenii. A jeżeli chodzi o to piętno afery korupcyjnej, to nie pamiętam, żeby za Calciopoli potem włoskich sędziów nie było na dużych turniejach, ale to już taka e, dygresja zupełnie e, niezwiązana z Euro 2012. A propos 12, tango 12, piłka łudząca, podobna do Jabulani z RPA. Miałem takie wrażenie, jak sobie porównam te dwie piłki, czyli Jabulani i tango 12, że Adidas się taką trochę małą kreatywnością wykazał. Zastanawiam się, czy też może Adidas trochę przesadził z tą Jabulani. Znaczy na jakiś w ogóle trafiłem wczoraj na artykuł. Że przed właśnie turniejem w RPA NASA nawet badało tą żabulani, stwierdzili rzeczywiście, że kiedy piłka leci z prędkością powyżej 70 km na godzinę i jest na wysokości powyżej 1000 m nad poziomem morza, gdzie większość stadionów w RPA właśnie była, to ona rzeczywiście zachowuje się nieprzewidywalnie, co może sprawiać kłopoty bramkarzom i w ogóle piłkarzom. Tak sobie pomyślałem, że być może właśnie. No Trochę Adidas został skrytykowany, że przesadził z tą piłką Dżabulani, więc y, zrobił po prostu taką zwykłą, bardzo normalną piłkę Tango 12, czyli nawiązuje do tej Tango 1, że tak powiem, y, czyli tej pierwszej takiej biedronki, chyba tak to się popularnie mówiło, z y, 70 roku. Y, no po prostu nie chciał już żadnych kontrowersji, chciał zrobić po prostu piłkę, o której się nie będzie mówić, która będzie dobrze służyć. Tak, tak mi się wydaje. Piłka całkowicie do zapomnienia, w zasadzie jak mi po, ktoś by powiedział nazwę, nie potrafię sobie przywołać, Właśnie. jak ona wyglądała. Rzecz w tym, że nie powinno tak być, bo jeśli piłka z tamtego turnieju mogłaby być takim, takim w sensie pewnego rodzaju artefaktem, na tej zasadzie, że na przykład, gdy jest zamykany sta dawny stadion kultowy, to kibice sobie często biorą po fragmencie murawy. To ta piłka z tamtego roku mogła być takim czymś, co w Polsce sobie funkcjonuje, że mam piłkę z naszego turnieju, który był organizowany u nas. No żadnego bumu nie dało się na to wywołać nie było żadnej, jakby. Kampanii martyringowej po prostu rzucono te piłki tak jak zawsze. Z tym, że ona była jeszcze w żaden sposób jakoś szczególnie niewyróżniająca się, więc one przemknęły tak zupełnie przez ten krajobraz. Tak. A ja byłem troszeczkę z tego powodu smutny, bo ja pamiętam Roteiro z Euro 2004. To była piłka, która swoją nazwę zawdzięczała jednej z kronik z podróży Vasco da Gamy i tam jej wygląd trochę odzwierciedlał ziemski glob z taką siatką kartograficzną. No i to jest piłka związana i nazwowo i jeżeli chodzi o wygląd mocno z krajem, który był organizatorem tych, tych mistrzostw. I trochę szkoda, że myśmy się czegoś takiego był problem w tym, że tu są dwa kraje jednak bardzo odmiennych, no po bliskich na, sobie... na pół ale, ale, no właśnie, więc to był jakiś pewien problem. Ale, no dla zdolnego grafika dzisiaj designera, to nie są rzeczy nie do przeskoczenia, by umiejętnie połechtać i Ukraińców, i Polaków, a zarazem, żeby to miało jakiś uniwersalny wymiar. No, w ogóle tego nie spróbowano zrobić. Przejdźmy sobie do Oceany Endless Summer. Pamiętacie? Również, że tak. Co prawda, bardziej popularne KOKO Eurospoko, tak? Tak, tylko tego nie wybrano. Ale szczerze powiedziawszy, tamto przynajmniej swojskie i polskie, bo O'Sheana to koniec końców niemiecka piosenkarka. Tekst też zbyt wiele wspólnego z Polską czy Ukrainą nie miał. E, tak, znaczy w ogóle byłem bardzo zdziwiony. Znaczy, oczywiście jak się dowiedziałem, że wybrano tę piosenkę, to musiałem wgooglować, to to jest O'Sheana, bo... Tak bo, każdy z nas Bo, bo nie znam po prostu. Nie jest to chyba jakaś światowej słowie piosenkarka. Znaczy, tak, pierwsza moja myśl taka, że albo bierzemy, powinniśmy wziąć jakiegoś polskiego albo ukraińskiego artysty, czy zespół, który po prostu no, promujemy własnych artystów, albo jeżeli już bierzemy kogoś nie z Polski, nie z Ukrainy, to naprawdę gwiazdę światowego formatu. No Z takich piosenek na dużej imprezy to mi się zawsze La Copa de la Vida, to mi się najlepiej kojarzy, gdzie no, Ricky Martin chyba był gwiazdą światową i tym przebojem też zrobił wielką furę w 1958 roku. Albo łaka-łaka, bo się że przygłasz. Albo łaka prawda? Tak, no jeszcze jakby wiadomo, żona Pikę i Hiszpania zdobyła zdobiła mm. więc to się wszystko fajnie tam jakoś powiązało. Natomiast tutaj tak, no, ani nie jest to polski, ani ukraiński artysta, ani nie jest to jakaś gwiazda światowa. Nawet jeszcze popatrując sobie właśnie na osiągnięcia artystyczne Oceany, no to ani przed, ani po raczej tam jakieś furory wielkie nie zrobiła. Tekst w ogóle też na jakoś, nie wiem, bawmy się, bijmy w bębny, no generalnie bardzo taki infantylny bym powiedział. E, teledysk też. No są jakieś przebitki z Polski, z, z, z Kijowa, z Ukrainy, no ale generalnie większość czasu to jest jakaś plaża, gdzie chyba na Karaibach, więc też w ogóle średnio powiązane to z Polską i z Ukrainą. Tak no, chyba trochę strzał w kolano. Nie kończące się lata. No, prosiło się o jakiś typowo słowiański akcent muzyczny. Przecież naprawdę mamy fajną taką muzykę, gdy ona typowo wynika z tych słowiańskich korzeni, z dużo fajnych zespołów, dużo... można było tu pobawić się nawet formą połączyć to z jakimiś takimi typowo dyskotekowymi ale wpleść to e, jakieś takie klasyczne słowiańskie rytmy dałoby się to myślę że pogodzić nawet nie spróbowano więc ta piosenka była taka ja nie słucham takiej muzyki za bardzo ona wpadała w ucho no widocznie takie coś po prostu chcieli e, ale to wszystko natomiast zupełnie nie zrealizowano Niewykorzystany potencjał na to, żeby jakoś tutaj też tą naszą kulturę pod względem muzycznym troszeczkę zaprezentować. Tu łatwo byłoby akurat stworzyć takie coś uniwersalnego dla Ukrainy i Polski. Już nie. bardziej te, te dziewczyny, z, z, te, te, te babcie, z koko, koko, eurospoko. Ja bardzo szanowałem, mi się to bardzo podobało. Nie wiem, czy Eny już wtedy istniał, ale właśnie coś takiego jak Ennej, czyli zespół e, polsko -ukraiński. polski, ale składający się z Ukraińców, czy z potomków Ukraińców, czy z Polaków ukraińskich? No polsko ukraiński Polsko-ukraiński, polsko tak. nie wiem, jak oni tam się sami określają. No ale to bardzo Fajnie łączy właśnie tę historię czy, czy kulturę muzyczną polsko-ukraińską, więc coś takiego myślę, że byłoby dobrym rozwiązaniem. Także trochę mało kreatywności i trochę mało mimo wszystko yy, tutaj takiego, to może źle zabrzmi, ale patriotyzmu nawet, jeżeli o to chodzi, powalczenia nawet, żeby to była i ta piłka i ta piosenka nieco bardziej z nami, z Ukrainą związana. Na koniec Slawko i Slawek, czyli maskotki. Słuchajcie, no z jednej strony ja bym chciał pochwalić, no bo barwy jednak nasze i ukraińskie. Sławek i Sławko, coś tam jednak w tę stronę. Ale słuchajcie, ludziki w koszulkach reprezentacji współgospodarzy w XXI wieku. No dobrze, że chociaż te imiona się z nami kojarzyły i z Ukrainą. No szczerze mówiąc, nad przy imiona tak się bardzo. Znaczy, ja nie jestem jakimś językoznawcą, ale jak się tak słyszę, Sławek i Sławko, to mi to bardziej jakąś taką Słowacją czy Czechami nawet zajeżdża, być może, niż Polską i Ukrainą. No nie wiem, znaczy jeżeli mamy coś chwalić, to bym pochwalił za logo, którym się podobało ogólnie e, turniej. natomiast Slawek i Slawko to też jakoś chyba tak trochę miałem wrażenie, że jacyś tam ludzie, którzy mieli to stworzyć, była dziewiętnasta, mówią do rana musimy coś wymyślić, no i działamy, no i wymyślili. Dokładnie, mam te same refleksje, czyli fajna ogólna oprawa graficzna, to co wiem, ale Slawek i Slawko to jest dno. Ewidentnie to dostała jakaś zachodnia firma do stworzenia i oni kompletnie nie mieli żadnego researchu na punkcie tego nie wiem, czy pewnie ledwo potrafili wskazać Polskę i Ukrainę na mapie, tak jak mówisz, już gonił już termin, trzeba było coś zrobić i no po prostu to zróbmy dwóch koleś, no, nie jestem, myślę, że ten proces, jak, jak powstały ten Slawek i Slawko, to jest osobna historia, dużo ciekawsza niż te, dużo ciekawsza niż te, niż te maskotki, no bo to jest po prostu wstyd, co to, to co było, no mówię, to zero kreatywności, ktoś wziął za to grube pieniądze, Ale naprawdę ktoś wziął za to grube pieniądze, za dwóch, Ludziku. Najbardziej na odwal się maskotki w dziejach. Zgadzam się, bo jednak trzeba yy, powiedzieć, że imprezy piłkarskie, imprezami piłkarskimi, Igrzyska Olimpijskie, yy, no. Zawsze, jeżeli jest maskotka danej wielkiej imprezy sportowej, to ona jakoś się nam kojarzy. Myślę, że każdy pamięta tego Misia z Moskwy, jeżeli chodzi o igrzyska olimpijskie. Są różnego rodzaju też maskotki Mundiali czy Mistrzostw Europy, a my mamy dwóch ludzików. Jeszcze z takimi włosami postawionymi do góry, nie wiem, czy kojarzycie się. Chociaż, żeby były w słoweńskim przykucone, ale to to nie zadbali. Tak, ale tutaj podpisałbym się tak samo jak Leszek pod słowami Bartka, że, że logo. Logo turnieju piękne, było bardzo piękne, ładne. To tak. I tutaj było widać ukłon. Ewidentnie inna ekipa robiła niż maskotki. No tak, nie wyszło. Ani Sławek, ani Slawko. Yy, specjalnie tłumów nie porwały, szkoda, ale czasu yy, nie cofniemy. To była część organizacyjna. Poświęcona wspominkom Euro 2012. Moimi gośćmi byli Leszek Milewski, Weszłokom. Dziękuję bardzo. Bartosz Bolesławski, RetroFootball. Również dziękuję. Za uwagę i wspólnie spędzony czas. Dziękuję również. Kamil Kania zapraszam na część sportową Euro 2012 do WeszłoFM. Kiedyś to było.